Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list, który do rodziny Radia Maryja w 31. rocznicę powstania Radia skierował pan premier Jarosław Kaczyński. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, magnificencje, ojcze rektorze, szanowni goście. Dziś w 31. rocznicę powstania Radia Maryja modlimy się w intencji wszystkich ludzi dobrej woli i szlachetnych serc, którzy przez ten czas wnosili i wnoszą swój piękny wkład w to dzieło wznoszone ad majorem Dei Gloria. Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych są Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane pod auspicjami czcigodnego ojca, dyrektora Tadeusza Rydzyka i toruńskich ojców redemptorystów. Wielkość i rozległość tego dzieła, by wymienić telewizję Trwam, nasz dziennik, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, liczne fundacje i wspólnoty, czy niedawno oddana do użytku ciepłownia geotermalna, wzbudzają podziw. Dziękujemy również Stwórcy za ten dar, przez który działa opatrzność. Za osobę czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. To jego śmiałej wyobraźni i odważnych myśli wspieranych przez charyzmę, żelazną wolę i pragnienie całkowitego oddania się służbie Panu Bogu i Ojczyźnie zawdzięczamy, że to wielkie dzieło nieustająco się rozwija. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze, za wszystko, co uczyniłeś dla Kościoła i naszej ojczyzny. Dziękujemy też Panu Bogu za wszystkich Twoich, czcigodny ojcze, duchownych i świeckich współpracowników współkształtujących te wszystkie przedsięwzięcia. Bóg zapłać, szanowni Państwo, za Wasze wysiłki i starania. Wyrażamy również wdzięczność Najwyższemu, że tak hojnie obdarował nas słuchaczami Radia Maryja, członkami rodziny Radia Maryja, widzami telewizji Trwam, czytelnikami naszego dziennika, uczestnikami, odbiorcami pozostałych inicjatyw. Bóg zapłać, szanowni Państwo, za to, że jesteście, że tworzycie tę wspaniałą wspólnotę serc, za to, że wierni Panu Bogu i Ojczyźnie pięknie zaznaczacie swoją obecność w polskim życiu duchowym, społecznym i politycznym. Bóg zapłać Państwu również za Państwa jakże dobitnie wyrażaną niezgodę na to, co złe w przestrzeni publicznej, na to, co godzi w naszą wiarę, co szkodzi interesom naszej ojczyzny, co jest wymierzone w polską rację stanu, co kwestionuje polskość i ten szczególny związek dziejowy chrześcijaństwa i państwa polskiego. Ekscelencje, czcigodni przedstawiciele duchowieństwa, dostojni goście, szanowni Państwo. Niech to wielkie, prowadzone przez czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka dzieło nieustająco wzrasta i rozkwita. Niech umacnia w ludziach, w ludzkich sercach wiarę, polskość i patriotyzm. Niech dodaje nam sił, byśmy sprostali tej misji dziejowej, którą naszej ojczyźnie Polakom i Polkom wyznaczył święty Jan Paweł II. I tego wszystkiego pragnę Państwu, nam wszystkim i Polsce życzyć, powtarzając za poetą, ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. A ponieważ weszliśmy już w czas Adwentu, to chciałbym wszystkim Państwu i Państwa bliskim, całej najszerzej pojętej wspólnocie Radia Maryja z czcigodnym ojcem dyrektorem na czele życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości łask Bożych w Nowym Roku. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze szczęść Boże, łączę wyrazy szczerego szacunku, Jarosław Kaczyński.